Witamy Państwa bardzo serdecznie na briefingu Klubów Konfederacji. Nazywam się Jacek Oberland, reprezentuję Człuchowski Klub Konfederacji. Pozwolę sobie dzisiaj czytać, ponieważ jak się okazuje, pan Arseniusz Finster jest bardzo wyczulony na słowa. Niestety, pan Arseniusz Finster posiada wszelkie znamiona osoby będącej wrogiem nauki, prawdy, dyskusji publicznej oraz wolności, a w szczególności wolności słowa. Będę omawiał każdy z aspektów i będę liczne cytaty Państwu przedstawiał z zawiadomień pana Arseniusza. W kwestii wolności pan Arseniusz Finster 10 października 2020 roku, gdy miał miejsce tutaj na tym rynku Marsz o Wolność, to niestety za pośrednictwem pana Arseniusza Finstera został on rozwiązany. Wymówką były obostrzenia covidowe, niemniej jednak w późniejszym czasie mieliśmy tutaj liczne manifestacje na chojnickim rynku, m.in. strajk kobiet, manifestacje w obronie TVN-u i mimo trwania pandemii te zgrupowania nie zostały rozwiązane. Czyżby byli równi i równiejsi? Albo dla ludzi domagających się wolności COVID jest niebezpieczny i pan burmistrz musi się troszczyć o ich zdrowie? A z kolei dla innych manifestujących ludzi już nie jest niebezpieczny? Prosimy o naukową analizę. Co do wolności słowa. Na przestrzeni czasu pan Arseniusz Finster dokonał licznych ataków na swoich oponentów. Jest to świadectwem atakowania wszystkich, którzy mają inne zdanie niż burmistrz. Wnioskuję to po tym, że nie są to ataki w oparciu o rzetelną krytykę, lecz bezpodstawne ad personam, mające na celu zastraszenie. Co do ataku na dr Ewelinę Gierszewską. Cytuję zawiadomienie pana burmistrza. W dbałości o życie i zdrowie mieszkańców miasta. Pan burmistrz nie ma do tego kwalifikacji. To nie są jego obowiązki oraz nikt pana burmistrza o to nie prosił. Dr Ewelina Gierszewska jest jedną z niewielu lekarzy w Chojnicach, która przyjmuje pacjentów osobiście, a nie poprzez nienaukową teleporadę. Naraża swoje życie i broni honoru chojnickich lekarzy. W wyniku zawiadomienia pana burmistrza, pani doktor, może stracić prawo wykonywania zawodu. Taką postać mają stracić chojniczanie? Następny cytat. Przedstawiając stanowisko dotychczas dotyczące szczepionek, absolutnie niezgodne z wiedzą medyczną. Powoływania się na badania naukowe, oficjalne raporty jest niezgodne z wiedzą medyczną. Przypomnę, że po tej konferencji prasowej wszystkim mediom również wyślemy linki do badań, na które powołuje się pani doktor. Robiliśmy to już na jednej z konferencji, jednak odzew był mizerny, dlatego zrobimy to jeszcze raz. Kolejny cytat. Szczepionki określa jako preparaty eksperymentalne. Jest to błąd w rozumowaniu pana burmistrza. To nie jest prywatne zdanie pani Eweliny. Jest to powoływanie się na liczne ekspertyzy prawne. Jest to fakt. Przedstawimy załączniki i te ekspertyzy dla mediów. Cytat. Żenująco niski poziom wiedzy z zakresu biologii, genetyki i ogólnej medycyny po stronie części społeczeństwa. Po prostu jest to obrażenie mieszkańców i traktowanie ich jak poddanych, którzy są na tyle nieporadni i niesamodzielni, że ich zdrowiem rzekomo musi zajmować się pan Finster. Od leczenia są lekarze, panie burmistrzu. Cytat. Ewelina Gierszewska głosi tezę, iż można nielegalnie pozyskiwać certyfikaty przeciw COVID-19. Oraz cytat z wywiadu udzielonego portalowi chojnice.com, również 9 lutego tego roku. Cytat. Po opublikowaniu zawiadomienia przez panią Ewelinę, przepraszam, cytat. Impulsem do zawiadomienia prokuratury było stwierdzenie, iż można nielegalnie pozyskiwać covidowe certyfikaty, gdyż jest to przestępstwo. Dodał, iż nie walczy ze Stowarzyszeniem Niezależnych Lekarzy oraz Naukowców, ani z Konfederacją. Jednak uważa, że poglądy, jakie przedstawiają, są niedopuszczalne. Na konferencji mowa jest o tym, koniec cytatu. Na konferencji mowa jest o tym, że istnieje taka możliwość, aby uzyskać certyfikat nielegalnie. Następnie pada apel do lekarzy, aby nie korzystali z tej możliwości, czyli zniechęca do takich czynności. Rzekomy impuls jest kompletnie absurdalny. Przykładowo, jeżeli ktoś twierdzi, że istnieje możliwość zakupienia nielegalnie tytułu doktora na bazarze, to również będzie powód do zawiadomienia prokuratury? Nikt nie twierdzi, że zna nazwiska osób łamiących prawo, jednak powszechnie wiadomo, że taka działalność jest możliwa. To jest czysto hipotetyczna możliwość.
Jeśli chodzi o... zacytuję. Poglądy, jakie przedstawiają, są niedopuszczalne. A przepraszam, to do tego odniosę się trochę później. Teraz zarzuty co do posiadania wszelkich znamion osoby będącej wrogiem nauki, prawdy oraz dyskusji publicznej. Czytamy w zawiadomieniu na Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Członkowie wskazanego stowarzyszenia, cytuję, członkowie wskazanego stowarzyszenia na terenie miasta Chojnice rozwiesili na tablicach ogłoszeniowych plakaty nawołujące do nieszczepienia przeciwko COVID-19. Kłamstwo! Na plakatach znajdują się informacje mówiące o ryzykach związanych ze szczepieniem przeciwko COVID-19 w postaci NOP-ów oraz naukowe źródła tych informacji. Nie ma haseł nawołujących do nieszczepienia się. Ponadto informuję, że na stronie Facebooka Klubu Konfederacji Człuchów Facebook zablokował ten plakat. Uniemożliwił zapoznanie się z tym, co jest przedmiotem zawiadomienia. Umieściliśmy go tam po to, aby czytelnicy mogli poznać prawdę. Cytat. W treści plakatu znalazło się stwierdzenie wyrażone w sposób nieetyczny, iż rząd, minister zdrowia i Rada Medyczna kłamią, informując o bezpieczeństwie szczepionek przeciw COVID-19. Treść plakatu zawiera prawdę opartą na oficjalnej bazie danych, zatem gdzie jest brak etyki? Kolejny cytat. Nie ulega wątpliwości, iż szerzenie nieprawdziwych informacji, w dodatku mających pozór rzetelnej informacji naukowej i statystycznej, co do skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki przeciw COVID-19, przemawia za tym, by w interesie publicznym zwalczać takie poglądy. Panie Arseniuszu, w XVI wieku w Rosji do zwalczania poglądów służyła oprycznina, a nie polska prokuratura. Termin opryczniny pan Finster zapewne zna, ponieważ studiował w Moskwie. Ponadto, które nasze poglądy są niedopuszczalne? Obrona wolności? Domaganie się poszanowania prawa? Domaganie się debaty publicznej? Prosimy o doprecyzowanie. Co do komentarza w sprawie komentarza pana Finstera, którym tłumaczy, dlaczego dokonał zawiadomień, było więcej nieścisłości oraz kłamstw. Otóż stwierdził, że nie walczy z Polskim Stowarzyszeniem Niezależnych Lekarzy i Naukowców, jednak złożył zawiadomienie do prokuratury w uzasadnieniu pisząc, że należy zwalczać takie poglądy. Zatem jest to jawny atak, a pan Finster kłamie, mówiąc, że nie atakuje tego stowarzyszenia. Jeżeli zawiadomienie do prokuratury nie jest atakiem, no to co jest atakiem? Z Konfederacją pan burmistrz również walczy, ale pośrednio. Pani doktor Ewelina była naszym gościem na konferencjach prasowych. Zatem absurdalne stwierdzenie, że jest niekompetentna, również godzi w nas jako gospodarzy konferencji. Nie zapraszamy przypadkowych gości. Z kolei w artykule również na portalu chojnice.com tego samego 9 lutego pan burmistrz Finster wręczał nagrody zwycięzcom w drugim turnieju łuczniczym. Jak wynika ze zdjęcia, wszyscy byli w maskach, za wyjątkiem pana burmistrza. Jest to przykład hipokryzji. Pan Finster poucza innych, a sam nie stosuje się do rzekomo obowiązujących regulacji prawnych. Natomiast wczoraj na portalu Chojnice24 11 lutego pan burmistrz skomentował: donos ma obniżyć poparcie społecznie dla mnie jako donosiciela, a przecież ja udostępniłem mediom te dokumenty i się pod nimi podpisałem. Niestety, ale prawda wygląda inaczej. Osobą, która opublikowała zawiadomienie, jest dr Ewelina Gierszewska. Pan uczynił to później. Zatem trudno powiedzieć, kiedy pan zechciałby się przyznać do swoich poczynań. Gdyby nie zrobiła tego pani Ewelina, to być może pan dalej zachowywał milczenie. Przez kilka dni pan to robił. Dodatkowo pan publikuje inną wersję, niż dotarła do pani doktor. W pańskiej wersji jest informacja o tym, że do wiadomości został dołączony lokalny poseł PiS, pan poseł Aleksander Mrówczyński,
który ostatnio zhańbił się, wyrażając poparcie dla ustawy znanej jako Lex Confident. Po co pan wciąga w tę sprawę posła? Przecież również, tak jak pan, nie posiada wykształcenia medycznego. Kończąc moją wypowiedź, przypominam, że na koniec konferencji prasowej po raz kolejny udostępnimy mediom linki do badań naukowych oraz oficjalnych statystyk. Teraz zapraszam do głosu pana doktora Marcina Wałdocha. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wiele można by było powiedzieć o tych naszych chojnicach, ale w związku z ostatnimi wydarzeniami na pewno trzeba powiedzieć, że istnieje tutaj pozorna zgoda na pluralizm i pozorna zgoda władzy na społeczeństwo obywatelskie. Tyle lokalne władze samorządowe narzekają na brak demokracji w Polsce. Tyle razy brały udział w protestach antyrządowych, w protestach nauczycielskich. Ale niestety trzeba to podsumować w następujący sposób. Pan burmistrz Arseniusz Finster publicznie zapewnia, że on cieszy się z referendum, a nawet pomoże nam zbierać podpisy. Myśmy tej decyzji jeszcze nie podjęli ostatecznie, ale sama zapowiedź organizacji referendum wystarczyła, aby pan Arseniusz Finster zaczął się wobec nas bardzo brzydko zachowywać. Ten brak kultury, akceptacji dla różnicy poglądów i pluralizmu objawia się pohukiwaniem w mediach, szukaniem jakiejś dziury w całym i próbie zaciągnięcia nas do sądu. Również mnie, jak wynika z Chojnice 24. Ponieważ pan Arseniusz Finster uważa, że to, co zrobił, to nie był donos. Dlatego chciałbym Państwu przeczytać ze Słownika Języka Polskiego Wydawnictwa Powszechnej Wiedzy Naukowej taką oto definicję. Donos, doniesienie. Jest to zawiadomienie władz o wykroczeniu lub przestępstwie. Złożyć donos, doniesienie na kogoś. To jest, proszę Państwa, definicja ze Słownika Języka Polskiego. Jest to oczywiście kwestia semantyki, możemy powiedzieć. Jest to kwestia semantyki. Pan burmistrz widzi w tym co innego. Proszę Państwa, od czasu, gdy zapowiedzieliśmy, że zamierzamy organizować referendum, zadzwoniło do mnie wielu obywateli Chojnic, którzy mają przykre doświadczenia z kontaktów z burmistrzem i z lokalną władzą. Te ich informacje i ich rozczarowanie lokalną władzą nie ogranicza się tylko do braku swobód obywatelskich czy rzeczywistej demokracji w Chojnicach, ale są to informacje, które dotyczą zalewania ich posesji, problemów z rozwiązywaniem ich problemów i takich mieszkaniowych, i takich odnoszących się do infrastruktury miasta. Pan burmistrz uważa, że jest skuteczny w działaniu, ale proszę Państwa, nie brakuje dowodów na to, że jego deklaracje wielokroć były bez pokrycia. Zapowiadał inwestycje na różnych osiedlach, gdzie do dzisiaj tych inwestycji nie widzieliśmy. Między innymi taki dokument został opublikowany przez radną panią Mirosławę Dalecką. I proszę Państwa, chciałbym tutaj taką małą anegdotkę opowiedzieć, że bywało podobno tak, że do chińskiego cesarza, kiedy wchodzili ministrowie, to kanclerz, który rzeczywiście dzierżył władzę, wprowadził na salę jelenia i zakomunikował cesarzowi, że to jest koń, którego przyprowadził dla niego. Cesarz w pierwszym momencie się zdziwił i nie uwierzył w to, że jeleń może być koniem. Natomiast kanclerz zaczął pytać kolejnych ministrów, czy jest to jeleń, czy jest to koń. Proszę Państwa, ministrowie w większości poparli kanclerza i przekonali cesarza o tym, że jest to koń. Po tej audiencji u cesarza, co poczynił kanclerz z ministrami, którzy nie potwierdzili jego wersji i nie zapewniali cesarza, że to jeleń, że to koń? Co zrobili z tymi, którzy milczeli, gdy kanclerz pytał o to, czy jest to koń, czy jeleń? Proszę Państwa, kanclerz
od razu po tym spotkaniu kazał ministrów aresztować i wypędzić, ponieważ nie spodobało mu się to, że prawda mogłaby wyjść na jaw i że ktokolwiek ośmielił się zaprzeczać jego kłamstwom. To jest analogia do życia w Chojnicach. Tym cesarzem są obywatele. I o tym często zapomina Arseniusz Finster, który ma przechodni urząd i pełni tylko z wyboru obywateli swoją władzę. Próbuje propagandą sukcesu zakrywać swoje liczne porażki, stosuje erystykę i uważa, że wrzucenie przysłowiowo w błoto chojniczanki ponad 6 milionów złotych to idealny ruch, bo przecież sprzedał Chojnicką jedną z działek, jedną z nieruchomości miejskich. Przecież mógł mieć kilkanaście milionów, a nie tylko 7. Tego pod wzgląd nie bierze, ale to jest właśnie erystyka pana Finstera. Ja chciałbym tutaj do kamer jasno powiedzieć. Panie Finster, ja się pana nie boję. Ja się pana nie boję, ponieważ ja nie robię nic złego. Ja pana nie atakuję. Ja nie podnoszę żadnych argumentów, które by były fałszywe. Natomiast pan nastaje na mnie, pan mnie atakuje, pan chce zaciągnąć mnie do sądu, a najlepiej jeszcze, gdyby miał pan takie narzędzia, żeby może mnie wtrącić do więzienia. Więc chciałbym powiedzieć, że sobie nie życzę, aby pan Finster w ten sposób mówił, tak jak mówi o mnie w mediach. Gdyż ja o panu Finsterze się źle nie wyrażam. Podsumowuję tylko i wyłącznie jego działania w sferze publicznej, czego dotąd dokonał. I to jest zgodne z ideą pluralizmu i wolności słowa. I proszę o respektowanie zasad otwartych, zasad demokracji i o to, żebyśmy prowadzili dialog jak przeciwnicy polityczni, nie jak wrogowie, żebyśmy nie sięgali po narzędzia, które są niegodne. Bo uważam, że pan Finster sięga po narzędzia niegodne, których zadaniem jest zastraszenie przyszłych organizatorów prawdopodobnego referendum. Proszę więc respektować nasze prawa obywatelskie, bo będziemy się bronić wszędzie, gdzie będzie trzeba. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, moja kolej. Ja chciałbym króciutko, chciałbym zacytować słowa, których rzekomo używał Voltaire. Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił Twego prawa do ich głoszenia. Proszę Państwa, fakt, że pan burmistrz zajmuje się wypowiedziami dr Eweliny Gierszewskiej, składa zawiadomienia do prokuratury na innych mieszkańców Chojnic, o których wiemy, nie jestem upoważniony, żeby podawać personalia, świadczy o tym, że rozmienia się zupełnie na drobne. Ja chciałem, nie chcę mówić o tych osobach, które doświadczyły tych przykrości, chciałbym podać taki przykład, którego sam doświadczyłem. Ja jakiś czas temu byłem inicjatorem pojawienia się w Chojnicach wystawy antyaborcyjnej i wystawy, która przestrzegała przed pedofilią. Były to wystawy, które były zainicjowane przez Fundację PRO i Fundację Życie i Rodzina. Po pewnym czasie ekspozycji okazało się, że jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Pan burmistrz, ponieważ ja byłem gospodarzem miejsca, gdzie była ekspozycja, również doświadczyłem nieprzyjemności przesłuchania na tę okoliczność. Mniejsza o same szczegóły, chodzi o taką rzecz zasadniczą. Myślę, że burmistrz takiego miasta jak nasze nie powinien zajmować się rzeczami, które tak naprawdę są w sferze prywatnej, w sferze zupełnie nie obejmującej, nie objętej jego kompetencjami. I chciałem zwrócić uwagę na pewną nierównowagę, jeśli chodzi o reakcję na wydarzenia dziejące się w Chojnicach. Media doniosły o nieprawidłowościach w zakładzie zagospodarowania odpadów. Ja sam przez 8 lat byłem członkiem rady nadzorczej spółki komunalnej. Spółka realizowała wiele inwestycji.
bardzo kosztownych. W związku z tym mogę powiedzieć, że zmiana na stanowisku prezesa nie następuje dlatego, że prezes przestał się podobać. I jak wygląda reakcja burmistrza? No, doświadczamy tego, że informacje o tym, co się działo w ZZO, mimo tego, że wieść gminna niesie, że rozważano doniesienia do prokuratury, informacje na ten temat są zdawkowe, lakoniczne i nie jest ze strony pana burmistrza nie poświęcił pan burmistrz tyle uwagi temu zdarzeniu, jak wypowiedzi pani doktor Ewelinie Gierszewskiej. Proszę państwa, zasadniczo wiele słów było na ten temat powiedziane, w związku z tym nie będę przedłużał, ale mam, jeśli pozwolicie, jeszcze dwa zdania na temat na temat spraw, które poruszyłem na ostatniej konferencji, mianowicie sprawy związanej z pełnomocnikiem do spraw drogownictwa. Spodziewaliśmy się w odpowiedzi pana burmistrza odniesienia się do argumentów, a spotkaliśmy się z argumentami ad personam. Chodzi o to, że tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się nic o roli pana pełnomocnika Roberta Marszałka, natomiast pan burmistrz zapytał, gdzie ja byłem, kiedy działy się te wszystkie rzeczy. Otóż ja mogę powiedzieć tyle, że pan burmistrz myli funkcję, rolę, instytucje i mógłbym równie dobrze spytać urzędnika z Wydziału Ochrony Środowiska, co on zrobił w związku z nieprawidłowościami w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. Więc mniej więcej to jest ten poziom. Chciałbym jednak mimo wszystko powiedzieć, że nie pozostawałem bierny w momencie, kiedy miałem odrębne zdanie co do tego, co dzieje się na drogach wojewódzkich. Dowodem jest publikacja na stronie Chojnice 24 i tam czytamy. To jest notatka ze spotkania sołtysów z zarządcami dróg przebiegających przez gminę Chojnice. Ponieważ były tam same narzekania praktycznie, w związku z tym nie mogłem inaczej powiedzieć, jak cytuję. Zabrał głos reprezentujący Zarząd Dróg Wojewódzkich Krzysztof Haliżak. Przyznam, że nie mam nic na obronę ZDW, nie mam nic na obronę pana marszałka. Ani nie mam też nic na obronę pana Leszka Bony, który jest szefem Komisji Budżetu Sejmiku Województwa Pomorskiego. A dla państwa informacji dodam, że z wykształcenia jest drogowcem, zaczął Haliżak. Jeśli chodzi o zakres prac na ten rok na drogach wojewódzkich, potwierdzam, że jest tylko propozycja zrobienia nakładek w okolicach Nierzychowic, a działanie to, że tak powiem, przypudrowanie noska, a nie gruntowny remont. Urzędnik wyjaśniał, że ZDW ma pod swoją pieczą około 200 km dróg, a funduszy na inwestycji wystarczy na mniej więcej 1/4. To był rok, przypominam, 2019. Tutaj publikacja z czasu Chojnic i czas Chojnic na wstępie podał. Wyjątkową szczerością wykazał się Krzysztof Haliżak, pracownik rejonu dróg wojewódzkich w Chojnicach. Przyznał wprost, że środki na trakty są niewystarczające i można sobie pozwolić jedynie na kosmetykę. Wady ma nawet zmodernizowana niedawno trasa w kierunku Tucholi. W związku z tym zarzut, że byłem bierny, kolejny zarzut jest nietrafiony i jeszcze jeden króciutki cytat. Przez 8 godzin jestem drogowcem, a potem jestem też użytkownikiem dróg i wiem, jak jest. I to niech będzie memento dla pana burmistrza, że urzędnikiem, burmistrzem, radnym się bywa. A człowiekiem trzeba być cały czas i chodzi o to, żeby rozmawiać na tematy, o których mówimy, rozmawiać o problemach i sprawach, a nie o osobach. I taki apel na koniec, myślę, że pan burmistrz powinien zacząć postrzegać mieszkańców jako adwersarzy, a nie jako wrogów. Nie chcemy konfliktu, chcemy dyskusji i chcemy docelowo polepszenia warunków życia w naszym mieście. Bardzo dziękuję. Jeśli można... Pytania właśnie.
A jeśli można, chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać, proszę Państwa, w sprawie planowanego, prawdopodobnego referendum, które mamy organizować, że już teraz kilka środowisk społecznych do nas dołączyło w tej sprawie. Będziemy o tym dyskutować, między innymi dzisiaj, jakie są argumenty właśnie za przeprowadzeniem tego referendum, ale z zainteresowania w ciągu tego tygodnia kwestią referendum jasno wynika, że jest dużo więcej argumentów, aniżeli te, które my tylko tutaj podczas konferencji podnieśliśmy, które świadczyłyby o tym, że jednak do referendum powinno dojść. I jeszcze jedno zdanie. Pan burmistrz mówi, że referendum odbędzie się za miejskie pieniądze, jeśli się odbędzie. Tak, to prawda. To są publiczne pieniądze. I to działanie jest zgodne z prawem. Natomiast warto zaznaczyć, że gdyby pan burmistrz odpowiednio zarządzał majątkiem miejskim i nie ładował ponad 6 milionów złotych na przykład w Chojniczankę, to mieszkańcy Chojnic nie musieliby wydawać publicznych pieniędzy, czyli miasto, gmina miejska, na organizację referendum lokalnego. Więc może warto zawsze patrzeć na przyczyny, a nie na efekty, bo pan burmistrz mówi o efektach. A efekty są, mogą być jeszcze takie. Jeśli tego referendum nie zorganizujemy, to nie mamy żadnej gwarancji, że pan burmistrz nie będzie dalej podejmował bardzo nietrafionych decyzji, jak na przykład może okazać się, że jakiś kolejny element infrastruktury jest potrzebny na Chojniczance. Gdziekolwiek indziej pan burmistrz widzi konieczność angażowania pieniędzy, aniżeli byłoby to społecznie uzasadnione. My się po prostu na ten model rządzenia i zarządzania Chojnicami nie godzimy. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana Halizeka. Czy był ciąg dalszy tej historii opisanej w czasie Chojnic? Bo chyba pan krótko potem stracił pracę w zarządzie dróg wojewódzkich. To jest tak, że nie chciałbym o tym rozmawiać. Jeżeli ma pan takie informacje, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Rozumiem, dziękuję. Nie będę naciskał. Czy będziecie tak rozmawiać z panem burmistrzem za pośrednictwem konferencji, czy planujecie się kiedyś spotkać i podyskutować? O tym jeszcze nie myśleliśmy. Zawsze jesteśmy... Pytanie zaskoczyło. Zawsze jesteśmy otwarci na dialog, na rozmowy. Żaden problem. W tej chwili to wygląda w ten sposób, że rozmawiacie za pośrednictwem właśnie tego, że pewnie pan burmistrz obejrzy relacje z tego spotkania. W poniedziałek jest konferencja pana burmistrza i usłyszymy kolejne argumenty ze strony ratusza, które pewnie będą inne niż wasze. Wydaje mi się jednak, że to jest zdrowa forma prowadzenia dialogu. Poprzez konferencje, poprzez media, wyrażanie poglądów, programów. Dużo zdrowsza aniżeli dwa lata procesu sądowego. Być może przyjdzie na to kiedyś czas, ale jeśli padło takie pytanie i mam wyrazić swój osobisty pogląd, to uważam, że czas na otwarty dialog, rozmowy w gabinecie z panem burmistrzem dawno minęły. I prawdopodobnie już nigdy nie wrócą. Teraz trzeba przekonać Chojniczan do takiej wizji miasta Chojnice, które będzie przyjazne, gdzie będzie zrównoważony rozwój różnych dzielnic miasta. Po prostu mamy zupełnie inną wizję tego, jak miasto powinno się rozwijać. Wydaje mi się, że pan burmistrz utknął gdzieś tam w 98 roku i w ten sposób, jak wtedy było to efektywnie, tak dalej chce prowadzić miasto Chojnice. Czasy się zmieniły. Być może pan burmistrz nie nadąża za nowymi czasami, nowymi wyzwaniami. Koledzy odnosili się, myślę, tutaj do kwestii referendum. Jeżeli chodzi o kwestie, nazwijmy to, medyczne, to oczywiście tego się domagamy. Dyskusji publicznej jednak z fachowcami, a może niekoniecznie z panem burmistrzem. Jeszcze tutaj zapomniałem o tym wspomnieć. Niestety pan burmistrz dał się pokazać jako ktoś, kto nie ma w zwyczaju kogoś zapraszać na kawusie, aby porozmawiać, wyjaśnić sobie różne kwestie. Niestety od razu leci zawiadomienie do prokuratur i tym podobne czynności mają miejsce. Także jesteśmy do dyskusji, chcemy rzetelnej debaty, jednak tutaj mówię o tym aspekcie medycznym.